Hej kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmem, który będziemy sprzątać, układać w szafie. Jakby ja bardzo często ogólnie na vlogmasach układam ubrania i w ogóle, ale teraz ja może was wezmę, pokażę wam. Mam szafę. Wiedziałam, że ja lubię takie filmy oglądać, więc taki film też nagram. Ja nie wiem, jak ja to zrobię, ja naprawdę nie wiem, ale spróbujemy jakoś, spróbujemy. Wydaje mi się, że najpierw wywalę wszystko. Ja też nie wiem, co tutaj robi. Spodziewałam się, że tego będzie aż tak dużo. Tutaj jest to wszystko. Wy tego nie widzicie, aż jakby ile tego jest, ale tego jest dużo. Nawet jakaś maseczka się znalazła. Okej. Nie,
Okej, okay guys, więc ja wam teraz, znaczy prawie wszystko złożyłam. Marcia ogólnie mi później pomaga jeszcze. Znaczy podawała mi, więc ja wiem, pomaganie takie, że wiecie. Ale mogę wam to pokazać. Została tam dosłownie kilka rzeczy, więc ja już sama złożę. Ogólnie chcę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dużo rzeczy w praniu. Od lewej strony, czy ja mam tu jakieś przybliżenie włączone? Nie. Dobra, nieważne. Mam tutaj szafę. Pierwszą, więc ogólnie mnie zawsze ciekawiło, jak ktoś poukładał, więc ja też wam pokażę. Tak, tutaj będą sweterki, no większość jest w praniu, tutaj są to jakieś koszulki na ramionczka i wiecie, jakieś takie rzeczy. Tutaj mamy na długi rękaw rzeczy, koszulki. Tutaj są białe, proszę. Tutaj mamy kolorowe. Nie jest tego jakoś dużo, ale mówię, dużo rzeczy jest po prostu w praniu. Tutaj są, jak widzicie, czarne koszulki. Później tutaj mamy półkę z bluzami i tutaj też będą bluzy prawdopodobnie, bo tutaj się raczej nie zmieszczą wszystkie. Więc tutaj będą bluzy zapinane. Jeszcze mam dwie, więc tutaj jeszcze one będą. Tutaj bluzy jakby z kapturem. Tutaj też jeszcze będzie kilka. I jeszcze będą bluzy jakby bez kaptura. No i tutaj jeszcze też będą jakieś pewnie bluzy, bo tutaj się nie zmieszczą, tak jak mówiłam. No więc tak, tutaj jeszcze kurtki muszę powiesić. Mam taki kardigan, tutaj jest jakiś oli, koszule. Kurtki i oli jakieś tam do szkoły. A na dole, może wam pokażę to, bałagan. Duży bałagan. Ogólnie to jest jakiś oli, to było na choinka, to było, wiecie, z tego była choinka. Ja też nie wiem, jakim są. Dobra, idźmy dalej. Zamykamy to. Kolejną szafę. Ostrość. Dzień dobry. Tutaj są Marysi rzeczy. Marysi. Tu są spodenki jakieś. No, większość jest takich, wiecie, do spania czy coś. Kolejne rzeczy. Tutaj są spodnie, więc tutaj, znaczy spodnie, tutaj są ogólnie doły, tutaj w większości. Tutaj mam jakieś sukienki, spódniczki, rzeczy, w których ogólnie ja nie chodzę. Okej, trochę prześwietra, ale musicie mi to wybaczyć. Tutaj są leginsy, też ich jest mało, ale po prostu są w praniu. I tutaj są dresy i jakieś takie dzwony. Najmniej tutaj mamy jeansy. Nie grałam pożegnania, więc oczywiście je teraz dogrywam. To by było wszystko w tym filmie. Życzę wam miłego dnia lub nocy, lub popołudnia, czy coś. Nie zapomnijcie jeszcze o łapeczce w górę, subskrypcji naszego kanału i jakimś fajnym, pozytywnym komentarzu. No i napiszcie, czy was to w ogóle zmotywowało do sprzątania, czy wy też właśnie zabieracie się za sprzątanie waszej szafy. No i co? Love you guys and bye bye!